Witam Państwa. Monitor Czarneckiego, Strasburg, Parlament Europejski. Kolejne, już drugie po wakacjach posiedzenie. Najważniejsze w czasie tej sesji plenarnej było to, czego nie było. Miało być w środę przegłosowanie nowego składu Komisji Europejskiej, bo panią przewodniczącą von der Leyen wybraliśmy już w lipcu. Tymczasem okazało się, że poza Wielką Brytanią, która wcześniej zrezygnowała ze swojego komisarza, co Unia Europejska przyjęła ochoczo i skwapliwie, aż trzy państwa, Francja, Rumunia i Węgry, nie mają swoich przedstawicieli, ponieważ Parlament Europejski odrzucił ich kandydatów. A no, to się zdarzyło po raz pierwszy w historii, żeby aż troje komisarzy desygnowanych, bo taką nazwę noszą, było zdyskwalifikowanych przez Europarlament, ale się zdarzyło i także, uwaga, pierwszy raz w historii kandydat Francji, konkretnie kandydatka Sylvie Goulard, była minister obrony, została odrzucona. Podobnie pierwszy raz w historii kandydaci z Budapesztu i Bukaresztu zostali zablokowani przez Europarlament. To jest ciekawe, że przedstawiciele trzech największych frakcji, zarówno Europejska Partia Ludowa, tam gdzie PO, PSL, socjaliści, tam gdzie SLD i liberałowie, gdzie nie ma Polaków, wszystkie te frakcje potraciły po jednym kandydacie na komisarza związanym z tą właśnie formacją. Poza tym to, co było istotne, to minimalnie wygrane przez nas głosowanie w sprawie przemytu uchodźców i poszukiwania uchodźców na Morzu Śródziemnym, a więc ten szlak wykorzystywany przez różnego rodzaju mafię przestępców, którzy oszukują tych biednych ludzi, a nam fundują, no, głównie muzułmańskich uchodźców w Europie. To głosowanie wygraliśmy dwoma głosami ku osłupieniu naszych oponentów z lewicy, liberałów, zielonych, którzy wcześniej wygrywali wszystkie poprawki. Natomiast poza tym warto powiedzieć o rezolucji na temat Turcji, a także o mojej dużej aktywności, bo przemawiałem aż 6 razy w czasie tego posiedzenia. Przemawiałem na temat Egiptu, gdzie mówiłem, że nie należy nadmiernie atakować władz tego kraju z powodów praw człowieka, ponieważ Egipt, władze w Kairze zapewniają nam stabilizację w tym regionie. Jeżeli tam będzie chaos, anarchia, jeżeli te władze upadną, no to wówczas oznaczać to będzie prawdopodobnie setki tysięcy egipskich uchodźców, a także tych uchodźców, których przyjął Egipt w Syrii, którzy przeniosą się do Europy. Setki tysięcy, a może nawet miliony. A zwłaszcza, że Egipt ma jeden z największych na świecie przyrostów demograficznych. Mówiłem też o kwestiach budżetowych, w tym kontekście o dosyć sensacyjnym odwołaniu szefa EASO, czyli specjalnej agencji, uwaga, znowu temat, o którym mówiłem przed chwilą, agencji azylowej, tej, która zajmuje się kwestiami związanymi z azylem dla uchodźców spoza Europy. Oprócz tego budżet unijny na przyszły rok, też zabrałem w tej sprawie głos w imieniu frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, a także, co uczynię z przyjemnością, odmówienie absolutorium dla Rady. To zła wiadomość dla pana przewodniczącego Donalda Tuska. Rada po raz kolejny nie ma absolutorium budżetowego ze strony Parlamentu Europejskiego. Za tydzień postaram się nagrać dla państwa Monitor Czarneckiego spoza Europy. To będzie niespodzianka, nie powiem jeszcze skąd, bo nie wiem, czy się uda, ale damy radę. Dziękuję bardzo, do zobaczenia za tydzień.